No, spotkanie ciężkie, na pewno bardzo. Zwłaszcza na terenie Poznania, młode koty, że tak można powiedzieć, walczące. No ale szczęśliwy rzut, chwała Adama Peteckiego na mnie, chyba celne osobiste. Bardzo się cieszę z tego, bo ten trzeci, tak powiem, już myślałem, że też nie wpadnie i będzie mieć dogrywkę. Chciałem trafić jeden przede wszystkim, żeby tej dogrywki można było prowadzić, bo ręka nie... Ręka drżała mocno, zwłaszcza przy tej pierwszej próbie, bo miałeś świadomość, że wszyscy na ciebie patrzą i właśnie... trzy próby to jest jeszcze taka podpucha czasem, bo wydaje się, że jak nie pierwszy to drugi, jak nie drugi to trzeci. Znaczy generalnie nie wiem, czy widać było najbardziej, chyba najmniej bałem się na tym pierwszym rzucie, wiedziałem, że jak trafię, no to już będzie tam światełko w tunelu widoczne. No i trafiłem ten rzut, przy drugim ręka zadrżała, a przy trzecim niesamowite emocje w środku, jeszcze przy dopingu kibiców. Takim negatywnym, można powiedzieć, jak to na hali przeciwnika. No ale wpadłem, całe szczęście. Już wypadał z tego kosza piłka, ale jakby się tam zastało. No i bardzo się z tego cieszę. I chłopaki również. Ty lubisz takie akcje pobudzające zespół, że tam już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Twój rzut uratował drugą ligę. Tydzień temu w Pruszkowie też poderwałeś zespół do walki. Bardzo się cieszę, że mogę być dla chłopaków też takim motorem trochę napędowym. Jestem, można powiedzieć, pozytywną postacią i jak w poprzednich myśleweczach też parę razy taki sygnał do poderwania dajemy, no początek znowu na mnie wyszedł, popadamy taki trochę maraz na początku, a później musimy nadrabiać, może też tak się kumuluje to wszystko w środku, jeszcze przy czasami takich kontrowersyjnych wizytach właśnie sędziów pod koszem, typu i dużo strat, więc ta frustracja gdzieś wychodzi. To teraz zapytam na koniec, nie zapytałem na początku, był ten faul? Wydaje mi się, że był. Był biznek to był. Ja z sędziami już nie dyskutuję, nauczka jest.